Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w nowym filmie, tym razem z moim małym pomocnikiem ponownie. Hej. Będzie moją córkę słychać w tle. Przychodzę do Was dzisiaj z holem zakupowym, ale też No. z takim pierwszym wrażeniem, bo kilka z tych rzeczy udało mi się już wypróbować. Wprawdzie hol jest wczoraj, ale niestety ciekawość była silniejsza i musiałam pewne rzeczy wypróbować, ale wydaje mi się, że to dobrze, bo mogę Wam powiedzieć, że mam naprawdę kilka dosłownie perełek, I więc jeżeli. spodniczka mamy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co udało mi się kupić i I co mój warto piękny kupić, sweterek. to zostańcie z nami. Z jakiego sklepu zaczynamy? Od ubrań? Od Lidla. Nie było Lidla. Hebe. Hebe? Dobra, to Hebe to jest tylko to. W Hebe, słuchajcie, zaczynamy z grubej rury tak zwanej, bo w Hebe udało mi się kupić. Gdzie to pomocnik się obija? Się udało Kocham kupić. cię. Tak, udało się kupić, słuchajcie, rozświetlacz, o którym ja słyszałam dużo dobrego. I to jest rozświetlacz z Catrice. I mój sweter. More than glow highlighter. I ja mam w kolorze 020, czy 02, nie, 020 chyba to tak się czyta. To jest rozświetlacz, który jest po prostu hitem. On jest Nie, mój świetny. sweter Ja go jest mam dzisiaj hitem. na policzkach, na pewno nie będzie tego widać, wiecie, tutaj tak w kamerze. Ale mam go też dzisiaj na powiekach i to jest świetna sprawa, słuchajcie, bo ten rozświetlacz tak naprawdę załatwi Wam wszystko. Jak gdzieś jedziecie na jakiś wyjazd, to i rozświetlacz, i cień do powiek, nie musicie żadnej palety zabierać, szczególnie wiecie, jak jedziecie na jakieś wakacje, jak już macie ten naturalny glow od słońca, Pytanie? to naprawdę, słuchajcie, nie, to dla mnie, kochana. Nie. To ten rozświetlacz jest hitem. On ma przepiękny szampański kolor, nie ciepły, nie zimny, taki coś Ładna pomiędzy. czapka. Polecam naprawdę. On kosztuje 19 chyba coś w Hebe. Nie było żadnej promocji na niego, ale warto. Polecam naprawdę. Słuchajcie, ten rozświetlacz jest hitem i zastąpi Wam cień do powiek. Możecie go zabrać naprawdę na wyjazd. No jest świetny. Ja jestem nim zachwycona. Mnie się, słuchajcie, już rozświetlacz wprawdzie jeszcze nie skończył, bo miałam taki, który kupiłam chyba w Lidlu, już nie pamiętam z jakiej tej firmy, ale taki, wiecie, no name trochę. I on był okej, okay, on trochę mi przypominał Mary Lou, ale ten jest hitem, naprawdę. Idźcie do Hebe i kupcie sobie ten rozświetlacz. Nieprawda. Jest superowy. Nie jest hitem. Tylko mama tak uważa. Z Kika, dobra. Mam, słuchajcie, w Kiku dla córki dwie rzeczy. To dawaj te. Pierwsza rzecz, i słuchajcie, w Kiku i w Bardzo mi sumie. się to podoba, ej. No, w Kiku akurat nie ma aż takich dużych promocji, ale w Sinseju, słuchajcie, idźcie do Sinseja, bo jest tak dużo promocji, Zaraz będzie szczególnie na te super. dziecięce rzeczy. No, naprawdę, słuchajcie, bluzeczki za 6 zł, za 8 zł, a wiecie, jak to jest przy dzieciach, one co chwilę gdzieś tam brudzą, niszczą, więc nie opłaca. Nieprawda! Ale warto. Dobra, słuchajcie, to jest Kik, to jest taka bluzka z minionkami i wbrew pozorom ten materiał jest bardzo miły i fajny. Długi rękaw, ale też taki cieńszy, I więc nie się tak będzie taki bierze, gruby. to się kolory Tak, zmieniają. zmieniają się tutaj kolory, właśnie tutaj widać z tych napisów. I słuchajcie, ja ją kupiłam za 8 zł. Kosztowała 15, a była przecena na 8. I ten, tak, Shark. Nie, nie, ten nie, ten jest Sinseya. Sinsei? No dobra, to ja będę mówić Wam Sinsei Kik. To jest Sinsei. Będzie trochę tak mieszanki. Mi się podoba, to mi się najbardziej No, bo podoba. to jest świetna bluzeczka, śliska. Słuchajcie, taka jak spodnie Gepard. To kolarskie. jest Naprawdę gepard. jest gepard. Jest tak śliska, tak miła, fajna. I ta bluzeczka kosztowała 7,99. To jest Mega. najfajniejsza. Teraz Kik, znowu wracamy do Kika. Taka koszulka z rekinem. Słuchajcie, zaszalenie z Shark. rozmiarówką, bo to jest 110. Moja córka nosi 122, To jest ale to jest na szok. nią, no Shark, ale to jest na nią dobre, więc troszeczkę z tą rozmiarówką zaszaleli. Ale też słuchajcie, za grosze, bo ta bluzeczka kosztowała 6 zł. No żal było, Droga! nie wiem. Bardzo, no. To jest, słuchajcie, Mój Sinsay. idealny, słodki sweterek. Tak, on już nie był na żadnej promocji i on kosztował, ale też słuchajcie, no nie był na promocji, ale kosztował 29,99, więc też mało. Przepiękny różowy sweterek, bardzo mi się spodobał. Są jeszcze też fioletowe. To Tak. mój. Twój, no swój, twój. Są jeszcze też fioletowe, więc jak szukacie takiego, słuchajcie, ja nie mogłam znaleźć dla córki takiego zwykłego sweterka rozpinanego, żeby on nie był z jakimiś postaciami, żeby nie był jakiś taki gruby bardzo. Naprawdę nigdzie nie mogłam takiego znaleźć i w Sinseju, proszę bardzo, akurat o taki mi chodziło.
Super. Ekstra. Ekstra. No dawaj teraz dalej. Moja idealna słodka to chyba najidealniejsza czapka w Zysiu. Superancka jest, z takim widzicie w środku to się... To moja ulubiona czapka, moja. Ona też nie była na promocji, ale kosztowała 9,99, więc w sumie jak na promocji. Dobra, dawaj dalej. I mój sweter. I to też Sinsay. Teraz to już będzie właściwie sam Sinsay. Też Sinsay. Niby to nie taka... będzie Sinsay. Sinsay. Niby taka jeszcze świąteczna, bo też świąteczne są rzeczy przecenione, no bo wiadomo, tak? Niby już taka świąteczna, ale w sumie taka zimowa bym powiedziała, no, więc jeszcze spokojnie prawda. Na teraz. 6,99, słuchajcie, naprawdę. I spodnie. Zresztą wiecie, dzieci wyrastają co chwilę. Ja też zrobiłam ostatnio przegląd szafy Amelki i się okazało, że na przykład bluzka, która jeszcze była niedawno dobra, już nie jest dobra. A na przykład też miałam bóle wzrostowe. No bóle wzrostowe, no bo rośniesz. No i te spodnie z pudlami pieskami. No spodnie z pudlami, tak moja córka w ogóle bardzo szybko rośnie, więc to są takie dresówki. 116, ale one są bardzo długie i takie szerokie, więc nie chciałam brać 122, bo wydawało mi się za duże. I te spodnie dresowe, słuchajcie, kosztowały 13,99. No i zaraz potem. No i moje... jeszcze, no, no ale i moje... to jeszcze daj ubrania dokończymy, no to... dobra? Żeby tak nie mieszać. Jeszcze tam masz kilka. To jest dla mnie, słuchajcie, też kupiłam na dziale dziecięcym, ale ja wiecie, jestem skrzat ogrodowy. No, tak nie rosnę. Zatrzymałam się w rozwoju. No ty już nie rośniesz. No ja już nie rosnę, no. Słuchajcie, taka bluzka Sinsaya z tyłu bardziej jest. O, widzicie? Taki trochę vibe kempingowy, letni już. 158 rozmiar, ale dla mnie to będzie jak znalazł. I 6,99. Jak znalazł? Co? No tak się mówi, jak znalazł, czyli że idealna. Dobra, dalej, dawaj. Też jeszcze dla mnie krótki rękawek, też 150... Nie, przepraszam, to jest znowu Kik. Wymieszałyśmy. To w Kiku, słuchajcie. Taka bluzka nawet po domu, 8 zł. Fajna. Tylko taka szersza, niby też 150... Nie, przepraszam, to nie jest już 158, to jest 158 łamane na 164, dlatego taka duża. No za duża będzie. Dawaj, jeszcze dwie rzeczy. Sinsay, jeszcze moja spódniczka, też oczywiście na dziale dziecięcym, ale przymierzałam, jest idealna. Taka fajna, różowa, słuchajcie, spódniczka. Bardzo fajny, ciekawy materiał. Czemu nie dla mnie? Bo nie było dla ciebie, bo były same większe rozmiary. Chyba od 140 było. I 13,99, słuchajcie. 164 rozmiar na wiosnę. Ja już, słuchajcie, czekam wiosny. Mam nadzieję, że już zaraz przyjdzie. A ja więc nie. Będę miała. Nie. Dawaj. Dawaj jeszcze czapę. I moja czapka. I jeszcze czapka a propos wiosny właśnie. To też była, ta akurat była z promocji. Moja czapka. Moja Melci druga. Czapka, tak. Melci druga czapka. Bardzo pomocnika. Fajna. Pomocnika mojego małego. Czapka bardzo fajna na wiosnę. Taka z tych cieńszych, ale jednocześnie nie z takich, wiecie, bardzo cienkich. 5,99. Mega. Mega. Trzy rzeczy to jest action. Ja chcę action teraz. Dobra, to action teraz. I usteczka nasze. Usteczka nasza. Usteczka. Nie rzucaj mi usteczka, słuchajcie, to jest hit. Mam go teraz na ustach i bardzo mi fajnie nawilża usta. Nieprawda, nie masz, bo nie widać. No nie widać, bo to nie jest szminka, tylko to jest olejek, słuchajcie, do ust. Za 8 coś. Naprawdę cena powala. Niby oni tutaj a to napisali... jest herbata. Ale to zaraz, poczekaj. Poznałam po zapachu. Poznaj Stachu? Po zapachu. Mój kot się nazywa Stachu. No to widzisz. Akurat się zgadza. Słuchajcie, to jest olejek do ust. Niby oni tutaj napisali, że 99,5% składniku pochodzenia naturalnego. Tak on się prezentuje. W Action, kupiony za 8 zł. I on jest mega, mega nawilżający. Ja już go... No nie wal w herbatę. Ja już go tak wygląda po wyjęciu z opakowania. Myślałam, że on będzie w formie z taką, wiecie, tą mela. Bez tych dźwięków, dobra? Dodatkowych. Że on będzie w formie takiego aplikatora, wiecie, tradycyjnego, jak są błyszczyki, ale nie jest w formie normalnej takiej, takiego tradycyjnego, o widzicie, błyszczyka, nawet takiego dziecięcego bym powiedziała, jak są czasem dla dzieci takie. I on jest, słuchajcie, z masłem shea i z olejkiem rycynowym. On naprawdę bardzo fajnie nawilża usta. Nie widać go tak, jak moja córka powiedziała, rzeczywiście, no bo wiadomo, tylko daje taką poświatę, ale świetnie nawilża usta, polecam. Świecą się usta. Świecą się. Polecam, bo naprawdę jest bardzo fajnym nawilżaczem. Super. Piję herbatę. On niby ma być taki uwydatniający usta, bo jest plumping,
Ja tego nie zauważyłam, ale naprawdę, słuchajcie, hit. Idźcie do Action i kupcie. Ja jeszcze chciałam, słuchajcie, kupić w Action te róże takie do policzków w formie stempelków, nie ale ma. U mnie już nie było, no niestety. Ani perfum. Ani perfum. Też były takie perfumy właśnie w serduszka. Nie to, nie to, kochana, te dwie rzeczy, bo to są z Action. Ej! Co to za pomocnik? Co to za pomocnik? Matka stara się schylać musi. Dalej gumki do włosów dla mojej córki, bo nam wiecznie... Moje, tak. Kotek mi kradnie, a ja mu i tak dam. Właśnie. Biedaczek nie ma. Słuchajcie, moja córka daje kotu gumki swoje do zabawy, on potem je wciska gdzieś. Wiesz co, jak my się kiedyś będziemy tutaj robić przemeblowanie, to naprawdę jak, nie wiem, weźmiemy sofę czy łóżko, przeniesiemy w inne miejsce, to wiesz co tam będzie pod tym sofą i pod tym łóżkiem? Gumki. Gumki. Niż miała nowy zestaw. Ekstra! Z to jeszcze. Lubię recykling. Nie. Jak zawsze tanie mokre chusteczki, nie dla mojej córki, tylko dla mojej Sofy. Ej, czemu? Dla mnie? Nie, bo dla siebie kupuję z Hita. A tu są z takie zwykłe... Sofa nie gada i nie żyje. 4 złote kosztują i ja przecieram nimi sofę i przecieram nimi obicia, krzeseł. Tak, żeby sierść kota zebrać. Dobra, słuchajcie, to już na sam koniec nam został Rossmann. I z Rossmana kupiłam tak. Pastę tradycyjnie. Moją. Twoją, tak. No, to jest pasta Elmex, która jest bardzo, bardzo dobra. Ja już mówiłam to wiele razy. Moja córka używa i nie ma żadnych problemów z zębami. Dalej mamy też z promocji. To był krem nawilżający. W ogóle wszystko właściwie, co kupiłam tutaj, oprócz chyba herbaty. Jest z jakiejś promocji, więc... Hej, ja tego samą kremiku. Wypiłam. Herbatę? Słuchajcie, rano dziś. To jest nawilżający krem brązujący z Bielendy. On jest spoko, on jest ok, chociaż muszę Wam przyznać, że jak poszłam potem do Hebe po ten rozświetlacz, to się trochę wkurzyłam, bo się okazało, że tam był na promocji z Only Bio, który uwielbiam. No ale już kupiłam ten. On nie jest zły, on jest ok. Ja go od czasu do czasu lubię użyć, bo on fajnie nawilża. Jest z tych raczej nieśmierdzących. No, może dla mnie, nie wiem, może ja mam, wiecie, stępiony węch, ale on jest ok, do wytrzymania. Dalej kupiłam dwie maseczki do twarzy. Jedna przeciwzmarszczkowa, druga nawilżająca z Isany. Ja lubię te maseczki z Isany, one są spoko i one są po dwie. Więc tak naprawdę są tutaj cztery te maseczki. One są naprawdę ok. Dalej, o właśnie, super. Dalej to jest podkład z AA. Yummy Skin. Ja go użyłam dzisiaj, mam go na sobie, jestem nim zachwycona. Nie masz go na sobie. Nie ma? Nie ma, nie widać. Nie widać? A no widzicie, to jest najlepsza chyba reklama, że nie widać. Chociaż trochę widać, wiesz dlaczego Melcia? Bo widać oni, trochę. No, bo oni kolorystycznie, słuchajcie, ja kupiłam najjaśniejszy 01 wanilia. Wanilię. Vanilla, no to wanilia, tak? I słuchajcie, on jest dla mnie, ja uważam, że on jest ciemny. O ile jeszcze wiecie, tam można odratować, jak widać. Się... No, widać, że jest ciemny? No właśnie nie wiem, jak to będzie widać w kamerze, jak jest za ciemny, no to jasno, słuchajcie, widać. Sorry, ale no po prostu no nie ma innej opcji, to jest najjaśniejszy i jest ciemny, więc gdyby był jaśniejszy dla takiej pory właśnie jesienno-zimowej, to by było lepiej, ale słuchajcie, to jest megaśny podkład, on jest tak fajny, pachnie brzoskwinią, jest mniam, no jest po prostu takim, no trochę takim... ja nie lubię brzoskwinię. To po co mówisz mniam? Ale lubię zapach. Ale zapach, no zapach jest bardzo ładny i daje efekt takiego, może nie wielkiego krycia, wow. Bo nie zakryje Wam jakichś wielkich niedoskonałości. Twarzy widzi. Twarzy nie zakryje? Twarzy widzi. Twarzy, no to Bogu dzięki, że twarz, jakby podkład zakrył zupełnie twarz, to nie byłoby fajnie chyba. Masz taką maseczkę. No mam maseczkę, ale to taką w płakcie. Strasznie trochę wygląda. Strasznie? Boże święte, dziecko straszy maseczką. Dobra, bo nie skończymy Mela tego holu, no. Spinamy, wiesz co, po ślady. Jeszcze chwilę, poczekaj, jeszcze mówię o tym podkładzie. Cicho! Cicho! Dobra. Dobra, spokój, profesjonalizm pełen. Dobra, no i ogólnie słuchajcie, idźcie po ten podkład, bo on ma też, słyszałam, bo wiecie, że się na składach nie znam, ale słyszałam, że on ma bardzo dobry skład i naprawdę jest bardzo, bardzo fajny, daje efekt takiego glow, więc polecam. Gdyby nie te kolory, to byłby idealny. Dalej, tradycyjnie mój żel do brwi, no to dawaj tamto, żel do brwi z Vibo, ja kupuję go zawsze, on jest świetny.
kolejne już moje opakowanie. Herbatka ze słoniem. Earl Grey, ona jest superancka, ja ją uwielbiam. Ale ona tak... i tak już wypiłam rano i teraz. Ona jest po prostu przepyszna, słuchajcie. Ja sobie uwielbiam ją robić z goździkami, z miodem i cytryną. No, zrobię ci. Przepyszna. Ona czasem jest dostępna w Lidlu i tam jest tańsza, ale ja ostatnio jej w Lidlu nie widziałam, więc kupuję w Rossmanie. 8 coś kosztuje. Dawaj mi ja tą kredkę do brwi. Top. No, 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 no. Nie, nie, nie. Jaką kredkę? To nie jest kredka do brwi. Dawaj. Dawaj to. To jest. Nie, tamto. To jest kredka do brwi. Tamto. Musielibyś wszystko po kolei. No, ale tam to już pokazywałaś. Kredka do brwi z Vibo, też tradycyjnie nie będę się rozgadywać, dla mnie najlepsza. Ja mam w kolorze soft brown. Orzechy. Uwielbiam ją. To już było też, Mimia, tego nie było jeszcze. No to biorę. Aha, okej, okay, dobra. Słuchajcie, to jest korektor. Bardzo to piękne jest. No ładnie to wygląda z motylka. Nie, z kwiatuszkami tutaj jest. No, circles. Nie wiem, co to jest. Zero cieni pod oczami. I to jest, słuchajcie, z Lovely. Nieprawda. I tak się później zrobią. Ja użyłam dzisiaj tego korektora i ja go kupiłam dlatego, że chciałam mieć korektor taki, który niekoniecznie może będzie pod oczy, tylko będzie bardziej zasłaniał niedoskonałości, a on był akurat z promocji. I że jest napisane tutaj, że on jest dobrze intensywnie kryjący, więc stwierdziłam, że może się uda. I słuchajcie, dobrze mi zakrył te niedoskonałości. Dzisiaj go użyłam i też użyłam go pod oczy. I ja nie używam tak dużo korektora pod oczy, żeby nie podkreślać sobie tych moich zmarszczek, które mam pod oczami. Ale gdyby naprawdę... Dobrze, wiem, mam. No i coś, trudno. No i co mam zrobić? Córka prawdę wam powie. Prawdę. I wracając do tematu, gdyby się nałożyło go więcej, to rzeczywiście by fajnie te ciemne... Zmarszczki. Nie ciemne zmarszczki, tylko cienie pod oczami zakrył. Więc polecam. Teraz jest na promocji w Rossmanie. Dalej, słuchajcie, to nie jest... Nie słoń, to jest to. Hit. Gepard, hit! I Sana, taki mały kremik, on kosztował chyba 4 coś, słuchajcie. Dla geparda. On po pierwsze pięknie pachnie, tu są jakieś, nie wiem, czy róże, czy peony, jakieś nie. Mela, mogę? Jest gepard. Ten krem jest mega nawilżający. Ja go nie użyłam do twarzy, ale słuchajcie, użyłam go już do rąk. One są w różnych opakowaniach, u mnie został tylko ten, ale słyszałam, że opakowanie to nic, że po prostu on ma raczej ten zapach taki sam, tylko się opakowaniami różnią te kremy. I ja uważam, że on powinien być w tubce, tak jak normalne kremy do rąk, bo on świetnie mi nawilża dłonie. Ja, słuchajcie, od wielu, wielu miesięcy nie miałam tak dobrego kremu, który by nawilżył świetnie ręce. Naprawdę, słuchajcie, mega. Jak potrzebujecie czegoś do nawilżenia rąk, to no tylko tego jest mało jak na ręce, nie? Bo to jest takie malutkie opakowanie. Ale jakby zrobili z tego krem do rąk, to by było super. Naprawdę świetna sprawa. No i kupiłam jeszcze taki szampon do włosów, Migdał Mleko. Nie wiem, jak on się będzie sprawdzał. Do włosów zniszczonych i suchych. Skończył mi się jeden szampon, więc taką, wiecie, taki codzienniak, żeby go używać. No i na koniec jeszcze tonik z Eveline. Ja raz miałam chyba tonik. Antonina Ewelina. Ja miałam raz kiedyś tonik z Eveline i był spoko, więc wiecie, tonik to tonik, ma tylko tonizować i więcej od niego nie oczekuję, więc mam nadzieję, że też się fajnie sprawdzi. To jest akurat z serii do skóry trądzikowej, więc będzie troszeczkę regulował tą skórę. I jaszczurka. I na koniec, słuchajcie, jeszcze jaszczurka, tak, z Action. Jak będziecie w Action? To moja córka mówiła, że są takie jaszczury fajne. No, najlepsze. I jeszcze w Action, kosmos. Tak, kosmos. Słuchajcie, to tutaj pokazuję na prośbę córki. Taki kosmos można, fajna rzecz zresztą. Bo na okno się nakleja i to świeci w nocy. Dokładnie. Jak się ładuje od dnia słońce. Słońcem, tak, świetło. To potem świeci wieczorem. Więc podsumowując, jak już będziecie w Action po jaszczurkę i po kosmos. Tak, piękna jaszczura. To potem, słuchajcie, z tego holu polecam, żebyście poszli ale do... Ale najpierw otwórz się i naklej się na okno. Dobra, najpierw, tak, jak już zrobicie to, co najważniejsze, to potem Sinsay, bo naprawdę są promocje na te jeszcze rzeczy. Jeszcze jaszczurką się pobawcie. Mogę już zakończyć? Super. To lećcie do Sinsay'a, bo naprawdę promocje na te ubrania są bardzo duże, więc tak odświeżyć, wiecie, garderobę po taniości, super sprawa. I słuchajcie, lećcie do Action jeszcze po ten balsam, to olejek do ust, bo jest naprawdę świetny, świetnie nawilża. Jest tani. Do Rossmana po ten korektor z Lovely.
pod ten podkład. Ja się, słuchajcie, dzisiaj wiem, że się świecę, ale ja się świecę też dlatego, że no, ja nie chciałam dzisiaj jakoś dużo nakładać tego pudru, więc wiem, że się będę świecić tutaj na tym nagraniu, ale okej, mnie to nie przeszkadza. Ten korektor, ten podkład i... Ekstra! Super! Ten krem, ale słuchajcie, wczoraj w Sinsay jak byłam, też mi wszystko z rąk leciało. Ten krem z Isany, mega świetny jest, naprawdę świetnie nawilżający. Dobrze, że to się nie stało z tym rozświetlaczem. I ten rozświetlacz z Catrice, to już w Hebe, bardzo, bardzo fajny. Ekstra, naprawdę jestem im zachwycona, więc to są te rzeczy, które polecam. I koniec już Mela, bo już się rozgadałyśmy. Ten haul to jest po prostu jakiś jeden wielki... Jedno wielkie zamieszanie, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniec. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że się czym zainspirowaliście i może akurat wybierzecie jaszczurkom, wybierzecie się i kupicie. I kosmos! Kosmos! Kosmos, to jest ten filmik. Od razu przepraszam, że on jest po prostu taki cały świat, no ale no dzisiaj z małym pomocnikiem, tak? I zawsze z małym pomocnikiem. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa!